Rozchorowałem się, a właśnie wróciłem z zagranicy i leżę w domu na kwarantannie. Czy umrę? Co w zasadzie mi grozi? Czy jestem w grupie ryzyka? I czy jest na to jakiś lek? Ja nazywam się Łukasz Zieliński i zapraszam Was do kolejnego, może ostatniego odcinka Naukowo o Zdrowiu. Najpierw, czy umrę i jakie mam szanse przeżycia? Ale żeby merytorycznie o tym porozmawiać, musimy najpierw wyjaśnić sobie parę pojęć. A więc upraszczając, mikroorganizmy, również te powodujące epidemie, takie jak koronawirus, cechują dwa główne wskaźniki – zachorowalności i umieralności. Czasami są one mylone ze sobą, ale oznaczają dwie różne rzeczy. Współczynnik zachorowalności to liczba nowych przypadków w populacji, czyli w pewnym sensie jak szybko rozprzestrzenia i jak zaraźliwy jest patogen. Ale zauważ, że zakażone osoby niekoniecznie muszą umrzeć. Tymczasem współczynnik umieralności to ilość zgonów wśród populacji. Współczynnik umieralności mówi nam, jak zjadliwy jest patogen, czyli jak bardzo jest śmiertelny. To ważne cechy, które przydadzą Ci się do zrozumienia sytuacji. Ciężko jest na obecnym etapie jednoznacznie ocenić wskaźnik umieralności, czyli jakie mamy szanse przeżycia. Szef Światowej Organizacji Zdrowia, dr Tedros Ghebreyesus, albo jak się tam wymawia jego nazwisko, szacuje umieralność na poziomie 3,4%. Ale ten wskaźnik jest zawyżony, bo wykorzystuje do tego ilość zgonów na ilość potwierdzonych przypadków. Z pewnością jest mnóstwo niepotwierdzonych, łagodnych przypadków, nigdzie nie zarejestrowanych, które by ten wskaźnik zmniejszyły. Mnie jest bliżej do przewidywań głównego konsultanta Wielkiej Brytanii, Chrisa White'ego, który szacuje umieralność na dość niskim poziomie 1%, czyli na 100 chorych umrze jeden pacjent, co oznacza wysokie szanse przeżycia, dobra prognoza dla wszystkich. Ale chciałbym wprowadzić dla Was jeszcze jeden wskaźnik, który jest bardzo ważny do zrozumienia epidemii spowodowanej koronawirusem, czyli komplikacje. Patogen może powodować łagodną chorobę, ale może też prowadzić do trudnych w leczeniu komplikacji. Na przykład zakażenie może prowadzić do gorączki, bólu gardła, dreszczy, bólu mięśni i stawów i złego samopoczucia. To są takie standardowe objawy sezonowych infekcji, które pewnie wszyscy znacie. Ale problem pojawia się, kiedy komplikacje są poważne, a tym bardziej, kiedy z różnych powodów ciężko się je leczy i tutaj wracamy do koronawirusa. Istotną, jak się wydaje, częstą komplikacją infekcji koronawirusem jest zapalenie płuc, czyli stan zapalny w płucach. Ciężki stan zapalny charakteryzuje się kaszlem, bólem w klatce piersiowej i trudnościami w oddychaniu. I tutaj przechodzimy do sedna sprawy. Mimo stosunkowo niskiej umieralności, koronawirus powoduje często ciężkie komplikacje, czyli w pewnym sensie ciężkie komplikacje, takie jak zapalenie płuc z trudnościami w oddychaniu, stanowią dodatkowe zagrożenie koronawirusem, z którym trzeba się liczyć, jak wskaźnikami śmiertelności. Takie komplikacje wymagają przecież dodatkowego leczenia szpitalnego, a nawet podłączenia na przykład pod respirator, czyli taką maszynę wspomagającą oddychanie. Problem w tym, że jak zapewne się domyślacie, istnieje ograniczona liczba respiratorów i sprzętu wspierającego czynności życiowe. A w wypadku epidemii jest ich zdecydowanie za mało w porównaniu do natłoku potrzebujących. To idealnie widać w doniesieniach medialnych z Włoch, gdzie lekarze muszą porządnie się zastanowić, jak pomóc tak dużej liczbie chorych, a tym bardziej jak rozdzielić sprzęt między najbardziej potrzebujących. Zatem częstsze komplikacje to wyzwanie dla służby zdrowia, a ludzie mogą ginąć na przykład z braku odpowiedniego sprzętu. A kto jest najbardziej narażony na takie komplikacje? W grupie ryzyka są osoby starsze, których organizmy nie działają już tak dobrze i niezależnie od wirusa mają przecież problemy zdrowotne. Niewydolność płuc, niewydolność nerek, niewydolność serca. Z tym trzeba się liczyć u osób starszych. Również osoby młodsze z istniejącymi chorobami takimi jak cukrzyca, niewydolność krążeniowo-oddechowa, POHP czy astma. Takie osoby są pacjentami wysokiego ryzyka i powinny na siebie uważać lub szukać pomocy w razie infekcji. Okej, i na wszelki wypadek muszę powiedzieć wszystkim młodym, to, że młodzi nie są w grupie ryzyka, nie oznacza, że jesteście niezniszczalni. Też musicie na siebie uważać. Statystyka to jedno, a rozum to drugie.
Zatem głównym powodem tak surowych ograniczeń w życiu codziennym i kwarantanny tysięcy obywateli przez rząd i służby sanitarno-epidemiologiczne jest nie tylko chęć dosłownego zwalczenia epidemii, ale również nadzieja rozłożenia obciążenia służby zdrowia w czasie w trosce o osoby najbardziej zagrożone. Bo trzeba sobie szczerze powiedzieć, że sama izolacja i ograniczenia nie rozwiążą problemu epidemii. To, co obecnie się dzieje w Polsce, to przede wszystkim wydłużenie krzywej Gaussa epidemii w czasie na tyle, żeby w międzyczasie lekarze, pielęgniarki i ratownicy byli w stanie odpowiednio pomóc chorym. To nie tylko moja opinia, ale też spostrzeżenia lekarzy. A problemy z koronawirusem będą jeszcze długo. Dlaczego? Wróćmy w takim razie do zachorowalności i umieralności. Otóż wbrew filmom katastroficznym i logice, im bardziej śmiertelny patogen, tym w pewnym sensie dla nas lepiej. Dlaczego? Wytłumaczę to na gorączce krwotocznej wywołanej przez wirusa Ebola. To chyba najbardziej hollywoodzki i straszny wirus wywołujący około 90% zarażonych śmierć. I właśnie dlatego, że obala jest tak śmiertelna, to występuje zjawisko samoograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i szybkiego zakończenia epidemii. Wirus po prostu nie jest w stanie przenieść się na wystarczającą ilość ofiar, zanim zabije swojego gospodarza. A to dobrze dla ogółu społeczeństwa i oczywiście źle dla zarażonych. Ale tak jak mówiłem, koronawirus charakteryzuje się niską śmiertelnością, a wysoką zachorowalnością, czyli wirus jest w stanie niepostrzeżenie rozprzestrzeniać się i powodować chorobę bez powodowania hospitalizacji czy śmierci. Czy przypomina Wam to coś? Jakie wirusy rozprzestrzeniają się niepostrzeżenie bez objawów? Jeśli zabijają, to z dużym opóźnieniem. Na pewno znacie. Ale wracając do koronawirusa, okres inkubacji jest dłuższy niż zazwyczaj, na przykład w przypadku grypy, bo nawet do 2 tygodni. Czy jeśli teraz macie objawy, to możliwe, że zarażacie wszystkich w koło przez 2 ostatnie tygodnie, nawet o tym nie wiedząc. W końcu mamy sprzeczne informacje dotyczące tego, ile wirus jest w stanie przeżyć poza organizmem człowieka. Niektóre źródła podają, że wirus jest w stanie przetrwać około 48 do 72 godzin na twardych powierzchniach. Inne sugerują nawet tydzień. Tymi powierzchniami mogą być poręcze w autobusach, sztuce, telefon czy klawiatura komputera. A jakie są objawy koronawirusa? Bardzo niespecyficzne i możliwe, że właśnie dlatego tak wiele krajów zareagowało z opóźnieniem. Objawy to gorączka, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, zatkany nos lub katar i ogólne zmęczenie, czyli takie same objawy jak przy sezonowej grypie. Jak widać, nawet lekarzowi może być trudno ze zdiagnozowaniem infekcji koronawirusem. Wskazówką, tak jak mówiłem, jest częstsze zapalanie płuc, a jedynym wiarygodnym potwierdzeniem test laboratoryjny. Ale tutaj też mam dobre wieści, bo duże badanie z Chin wskazuje, że około 80% potwierdzonych przypadków miało łagodne objawy, czyli takie, które nie zagrażały życiu. Około 15% pacjentów miało poważne problemy z oddychaniem, niską saturację tlenem krwi, czyli niedotlenienie i problemy z płucami. A mniej więcej 5% pacjentów była w stanie krytycznym spowodowanym np. niewydolnością płuc, wstrząsem septycznym i niewydolnością wielonarządową. Zatem 80% przypadków nic poważnego nie grozi i trzeba się przygotować tylko na objawy sezonowej infekcji. I w końcu, co dalej? To zależy od Twojej sytuacji. Jeśli podejrzewasz u siebie infekcję, to nie panikuj. Tak jak mówiłem, prognozy są dobre, a przebieg choroby będzie najprawdopodobniej łagodny. Staraj się fizycznie nie iść do szpitala, lekarza czy apteki. Zarazisz innych, a służba zdrowia ma teraz poważne wyzwania. Jeśli natomiast jesteś w grupie ryzyka albo masz podstawy obawiać się o swój stan zdrowia, to szukaj pomocy. Oczywiście sami znacie swoją sytuację najlepiej. Jeśli jesteście zdrowi, to myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund. Rób to często, zarówno wracając do domu czy pracy, jak i będąc w domu czy pracy, np. przed posiłkiem, po zakupach, odbiorze poczty. Używaj żeli antybakteryjnych lub innych produktów na bazie alkoholu do dezynfekcji rąk, gdy nie masz możliwości umycia rąk wodą z mydłem. Staraj się nie dotykać twarzy. Kichaj i kaszl w zgięcie łokcia lub chusteczkę, którą później wyrzucisz. Unikaj kontaktu z ludźmi, zwłaszcza z symptomami. Nie wychodź z domu i przestrzegaj dodatkowych wytycznych rządu i służb sanitarno-epidemiologicznych. I skoro mam jeszcze trochę czasu, to pokrótce przegadajmy sprawę leku. Nie ma w tym momencie dedykowanego leku na koronawirus. Jest duży szum informacyjny w tym temacie. Różne kraje prowadzą obecnie badania nad lekiem i szczepionką. Badany jest Tamiflu, czyli lek na grypę. Pewnie o nim kiedyś słyszeliście przy okazji innych epidemii. Prowadzone są również badania nad Kaletrą, czyli terapią kombinowaną dwóch leków przeciwko HIV i remdesivirem,
które próbowano kiedyś wykorzystać podczas epidemii eboli w zachodniej Afryce w 2013 i 2016 roku. W końcu Chińczycy próbują chlorochinę, czyli lek na malarię. Ten lek jest łatwo dostępny i tani, bo patent dawno wygasł. Ale nie spodziewałbym się cudów w najbliższym czasie i to nie dlatego, że istnieje jakiś międzynarodowy spisek, tylko smutna logistyka organizacji badań, bo żeby zbadać lek w konkretnym zastosowaniu, potrzebni są chorzy pacjenci i to w dużej grupie, podkreślam, dużej i wiarygodnej grupie pacjentów. A tych w dużej ilości mieliśmy do tej pory w Chinach, które ogłosiły przecież niedawno wolność od wirusa. Czy w to wierzyć, czy nie? A Europa i kraje zachodnie są obecne zbyt zajęte walką koronawirusem. Mają problemy z diagnostyką i nawet, tak jak Polska, z ilością testów, maseczek czy sprzętu. Co tu dopiero mówić o leku? Temat leku i szczepionki poruszę jeszcze w osobnym odcinku. I na koniec zagadka. Jaki jest idealny patogen? Odpowiedzi napiszcie w komentarzu poniżej i nie zapomnijcie lajkować i subskrybować mój kanał. Do zobaczenia wkrótce. Ja tu nie ma co czytać.